Wybierza. Jest 10:03. 3 sierpnia 2021. Kościół. Jaki to jest? Jana Kochanowskiemu, twórcy. Nie wiem. Dobra. Pod jakim tutaj rzymsko. Piotr. Piotr. Ale który Piotr? Ten, który służył dla Chrystusa. Piotr też się wyparł żywego Boga. Idziemy do kościoła. W skupieniu przed czym? Ornamenty. O, czczą tego, co okłamał wszystkie narody. Okłamał. Jeden, jedyny ojciec jest w niebie. O, mamy pijo. Co on takiego to uczynił? Jeden prawdziwy ojciec, żywy. Król Immanuel. Taki święty, tu macie jakieś krzyże. Co za krzyż? Trupu. Trupa? No nie. Zostawiam prawo. Anioła. Zjawienie 21 rozdział. To jest dla tego bałwana księdza, bo ksiądz nie wierzy żywego Boga, Ojca Króla Chrystusa Immanuela. Macie prawa. Jedyne żywe prawo w Chrystusie. Co to jest? Monstracja? Kawałek opłatka, mąka i woda. Słucham? Wyjdzie pan, czy mam pana wyprosić? Jak wyprosić? Wyjdzie pan? Gdzie? Jak się pan zachowuje? Tu wszystko jest nagrane. Jest będzie pan, na policji. Jest pan świątyni. W jakiej świątyni? Świątynią jest nasz ojciec, Król Chrystus Emanuel. Świątynia. Świątynią jest nasze ciało. 1 Koryntian. 15 werset. Proszę ściągnąć te maski. Nie ma pandemii. To pan powiedział. Tak, bo nie ma. Chrystus żyje. Jedyny król prawdziwy, żywy. Ja tu wrócę. Ja tu wrócę. Modlenie się do martwych rzeźb, figur. Oni będą mówić świątynią. Świątynią jest nasze ciało. Nie ma pandemii, kochani. Dlaczego nosisz maskę? Słucham? Nie wierzysz, nie trać czasu. Jak? Jak nie wierzysz, nie trać czasu. Nie, ja tylko mówię, że Bóg mieszka w twoim sercu, bracie. Prawdopodobnie tak. Tak. I ale... w moim też. I mówię o tym, żeby się tutaj nie modlić do tych figur, bo ty zbawał chwalstwo. Ale mają do tego prawo wszyscy.
No tak, bo każdy ma swoją wiarę, tak? Jest jedna, jedyna wiara, prawdziwa, żywego Boga. Ja w Niego wierzę. I moja rodzina. W takich świątyniach nie ma żywego Boga. Błogosławię, pozdrawiam. I błogosławię w imieniu naszego Ojca, Króla Chrystusa Immanuela. Bracie, co tu? Idzie, głupio. Cześć, widzisz? Idzie, pamiętasz mnie? Człowieku. Pamiętasz mnie? Pamiętam, że jesteś głupi, będziesz tak? Głupi. Aha, jestem głupi, tak? No. Wiesz co, przekonałem się, że głupi Boga jesteś, tutaj nie ma, bo mnie uratował. Ja straciłem wszystko. Uratował. Tak, Chrystus, ja straciłem wszystko. To idź się pomodlić. A odzyskałem. To idź się pomodlić. Kto życie... Idź się pomodlić. Straci, ten je odzyska. Żeby ci rozumu trochę dodał. Tyle razy naciskałem na play, na pauzę, ale tutaj widzimy jakieś figury, rzeźby bawochwalcy czczą bałwany, czczą w jakichś figurach, rzeźbach, ale Bóg mieszka w naszej świątyni i po co się modlić do takich figur, jak tam nie ma życia. Dokładnie, Straż Marszałkowska. Ty, bracie, wierzysz w żywego Chrystusa? No. Wierzysz w żywego Chrystusa? No. To nie modlimy się przecież do takich figur i obrazów, bo Bóg mieszka w żywych sercach. Przecież figura nie odda ci uczucia, ani nic nie uczyni dobrego, bo to jest martwe. Dlatego mówię, martwi czczą rzeczy martwe i to jest smutne. My powinniśmy dbać jeden o drugiego, tak? Zabiegać o to, żebyśmy byli jednością, bo Bóg jest jednością. I błogosławię cię, bracie. Tak więc Bóg mieszka w żywych sercach. Nie ma go w takich krzyżach, figurach.